Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym rozpoczynamy posiedzenie 65. sesji Rady Miasta Lędziny 7. kadencji. Proszę o chwilę uwagi. Mamy porządek posiedzenia dzisiejszej sesji. I tutaj są zmiany, które już wynikły przy porządku połączonych komisji. W punkcie D wykreślamy projekt uchwały w sprawie zmiany zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pod nazwą na realizację zadania pod nazwą termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4, a wprowadzamy uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lędziny. To jest 7D. Następnie w punkcie 7F zmian w budżecie miasta na 2018 rok, autopoprawka. Proszę sobie dopisać. Następnie punkt G, cały nowy, zmian w budżecie miasta Lędziny na 2018 rok, to jest, które pani naczelnik referowała na połączonych komisjach. Punkt H, zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Lędziny na lata 2018-2025, autopoprawka. Później tak jak macie. Punkt 7L. Przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Lędzińska, Blech i Wapienna w Lędzinach. No, to co pani Poloczek omawiała. Państwo zadawali pytania. I teraz mamy punkt 7M. To jest ta pierwsza uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta. To jest uchwała numer 485/18. I druga 7N to jest projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 484, a druga jest 485. I później tak jak już jest, interpelacje, zapytania radnych 9, 10, 11 nie zmieniają się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem omówionego porządku po zmianach? Kto jest za, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 12 radnych. 11 za, 1 przeciw, 2 radnych nie głosowało. Czyli tak, mamy 14 radnych, czyli obrady są prawomocne, a podjęte uchwały wiążące. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 62. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 24, 31 i 13, 24 lipca, 31 lipca i 13 sierpnia. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję i proszę o wyniki. Głosowało 13 radnych, 11 za, przeciw 2 nie głosował, 1 radny, 1 osoba. Dziękuję. Głosujemy teraz za przyjęcie protokołu 63. sesji Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. Głosowało 13 radnych. Za 11, przeciw 2, nie głosowała jedna osoba. Nie wiem, pani Aniu, czy to nie jest jakiś błąd? Aha, dobrze, dobrze. On gdzieś wyszedł, no ale trochę to. Ale... Tak. I teraz głosujemy za przyjęcie protokołu numer 64 z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z dnia 5 września 2018 roku. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję i proszę o wyniki.
Głosowało 13 radnych za, 12, wstrzymała się jedna osoba. Dziękuję. Tutaj jesteśmy w punkcie czwartym, ale już się dowiaduję, że ten punkt nie będzie realizowany, ponieważ nie ma pana Mariusza Komrausa i pana naczelnika, tak? Tak, tak, tak. Słyszałem, że obydwoje mieli. Niestety, dokładnie, naczelnik nie przygotował materiału i jest nieobecny w pracy. To znaczy, myślę, że usprawiedliwiony. No, wie pan co, nie mogę mówić o przyczynie nieobecności. No, ale jako pracodawca to... No nie można mówić. To jest sprawa pracownika. No jest nieobecny. Jest nieobecny w pracy. Dobrze. Dokładnie. Na tym poprzestańmy. I materiał nie został przez naczelnika przedstawiony, w związku z tym nie możemy państwu go zaprezentować. I pan Mariusz Komraus tak samo nie dotarł. Tak, tak, coś. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie burmistrza miasta z pracy w okresie międzysesyjnym. Rozumiem, że pani sekretarz. Szanowni państwo, oczywiście sprawozdanie zostało państwu udostępnione i zaczynajmy. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Lędziny w okresie międzysesyjnym za okres od 23 sierpnia do 21 września 2018 roku. W okresie międzysesyjnym zostało wydane 31 zarządzeń, to jest od numeru 842 do numeru 872 oraz podpisane 33 umowy, 1 aneks do umowy, 1 porozumienie, 4 akty notarialne. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego zostały zrealizowane 404 wnioski, wydano 173 odpisy z aktów stanu cywilnego, a kierownik Urzędu Stanu Cywilnego udzieliła 4 ślubów. W zakresie spraw obywatelskich natomiast zrealizowano 358 wniosków. Ponadto informuję, że w okresie międzysesyjnym Straż Miejska wylegitymowała 13 osób, poutrzyła 3, a na 2 osoby nałożono mandaty karne. Jedną nietrzeźwą osobę doprowadzono do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze brali udział w 90 interwencjach, 21 konwojach, asystach oraz zabezpieczali 15 zdarzeń na drogach. Odbyli również 3 nocne służby z policją. Do ewidencji wpisano 15 pozycji. W zakresie Wydziału Oświaty informuję, że obecnie trwa m.in. aktualizacja dotacji podręcznikowej, przygotowanie aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018-2019, realizacja środków z rezerwy 0,4% subwencji oświatowej na doposażenie sal i świetlic oraz pomocy dydaktycznych, praca nad zmianami do regulaminu wynagradzania nauczycieli, realizacja stypendiów szkolnych, realizacja wyprawki szkolnej, realizacja subwencji oświatowej dla szkół i przedszkoli. W zakresie wykonywanych zadań z zakresu spraw wojskowych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej informuję, że w dniu 31 sierpnia bieżącego roku w związku z 79. rocznicą wybuchu II wojny światowej, jaka przypadała 1 września, złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomnikach i mogiłach nagrobnych żołnierzy i ofiar zabitych i pomordowanych w czasie wojny. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla placówki handlowej mieszczącej się w Ledzinach przy ulicy Goławieckiej 53. Wydano 5 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w trakcie trwania festynów odbywających się na terenie gminy. Wydano decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla lokalu gastronomicznego mieszczącego się w Ledzinach przy ulicy Fredry. Wydano decyzję o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla placówki handlowej mieszczącej się w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej, przy ulicy Gwarków i przy ulicy Goławieckiej 66. Przygotowano analizę organizacyjną zarządzania kryzysowego na terenie miasta Lędziny. Ponadto informuję, że na wniosek wydziałów jednostek organizacyjnych dokonano zmian w budżecie i planach finansowych w celu dostosowania planu do realizacji budżetu. Na bieżąco realizowane są postępowania dotyczące wydawania decyzji podatkowych podatnikom podatku od nieruchomości rolnego i leśnego. Przeprowadzono 29 postępowań w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym za sierpień 2018 rok. Wystąpiono z wnioskiem do wojewody śląskiego o dotację na ten cel. Wydano decyzję o nadpłacie podatku od nieruchomości osób prawnych oraz postanowienie o wszczęciu postępowania o nadpłacie z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych. Na bieżąco również wysyłane są upomnienia dotyczące podatku od nieruchomości. Wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości w podatku od nieruchomości.
i wysłano 14 wezwań do zmiany deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie zadań wykonywanych przez Referat Ochrony Środowiska informuję, że w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2018-2020 powiadomiono pisemnie 150 osób zakwalifikowanych na rok 2019 i powiadomiono pisemnie również 241 osób o umieszczeniu na liście rezerwowej pierwszego etapu. W dniach 14, 17, 18 września bieżącego roku zorganizowano w ramach edukacji ekologicznej spotkania z mieszkańcami w zakresie rządowego programu Czyste Powietrze oraz programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Lędziny na lata 2018-2020. Natomiast w zakresie ochrony przyrody wydano 3 ciche zgody zezwalające na usunięcie drzew. W zakresie spraw realizowanych przez Wydział Geodezji informuję, że na dzień 5 października 2018 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ulicy Szkolnej. Cena wywarcza nieruchomości 85 tysięcy zł. Na dzień 15 października 2018 roku został ogłoszony pierwszy również przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ulicy Traugutta. Cena wywoławcza 14 tysięcy złotych. Na dzień również 15 października bieżącego roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ulicy Przodowników, a cena wywoławcza to 16 tysięcy złotych. Na dzień 23 listopada 2018 roku został ogłoszony trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Lędzinach przy ulicy Hołdunowskiej, a cena wywoławcza to 650 tysięcy zł. W zakresie działania Wydziału Gospodarki Miejskiej informuję, że zakończono inwestycję pod nazwą Budżet Obywatelski, budowa boiska pomiędzy Centrum 1 i Centrum 2 oraz Plac Zabaw i Edukacji Leśnej na Góreczce. Obecnie w trakcie realizacji są następujące zadania. Przebudowa dróg gminnych, ulica Sosnowa, ulica Kwiatowa. Przebudowa drogi gminnej, ulica Pogodna. Przebudowa drogi gminnej, ulica Szkolna. Ulica Lewandowska, to jest WPF, budowa wodociągu ulicy Lewandowskiej.